No i dobra, grupa wysadzona, jesteśmy tu, gdzie zaczęliśmy. Całe zwiedzanie we Florencji polega na tym, że oprócz tego małego kółeczka oni sobie teraz będą biegać po mieście, a my idziemy sobie na parking. Jedziemy na parking, który jest jednocześnie checkpointem, czyli miejscem, gdzie się to zezwolenie wykupuje, ponieważ my zaczęliśmy z innego miejsca w mieście. Byliśmy w drugim z checkpointów. Tam wydaliśmy już pieniądze. Zaraz zobaczę, bo nie pamiętam ile. A nie widzę z daleka. Więc jedziemy na tego checkpointa. I tam do 13 jest 10. Siesta i fiesta. I śniadanie. Yo necesito una desayuno. Bo głodny jestem, proszę Państwa. I głosu nie mam. Może jak coś zjem, to się poprawi. No i co jest bardzo istotne? W tym miejscu robimy zakupy, zaopatrzenie właściwie takie główne. Bo to, co gdzieś tam po sklepach się jeździ, to się dokupuje to, czego brakuje. Natomiast teraz autobus zaraz kończy, ja kończę, autobus kończy. Dzisiaj jest mój ostatni dzień pracy. Dojeżdżamy do Rzymu i finito. Kierowca, który dzisiaj przylatuje, robi jutro wycieczkę panoramiczną po Rzymie i od razu jedzie do Londynu na pusto. Z parę dni będzie jechał, tam podejmuje nową grupę. On już też musi być zaopatrzony na cały wyjazd, aż znowu tu do Włoch, do Florencji dojedzie. Tu kupimy wodę i kolę. Tu jest jeden z parkingów dla autobusów. To był sklep na kółkach, ale policji. Więc sklep na kółkach, mam nadzieję, zajarzy i podjedzie na checkpointa. Dużo autobusów dzisiaj. Ostatnio tu byłem, to było puściutko. Ale widziałem, stoi drugi sklep na kółkach, więc spoko. Pięknie. Już skręcę w lewo. Jakie to głupie, zamiast cofnąć, to do przodu podjedzie.
Nie, dziękuję. Jest i sklep na kółkach. Dobra, gdzieś tam na pewno mamy jakieś ładne miejsce. Proszę bardzo, dużo ładnego miejsca. Nie ryjemy po ziemi, to dobrze. I jesteśmy. I idziemy po zakupy zaraz. Friend. Hello. I need. Okay. I need water. How much? Six. Six, natur? Yeah, normal. Yeah. Normal? Yeah. Coke, zero. A Coke at zero. One. Or light, you put light? No, I have zero. Zero, so zero. One. Latina, 23. Si. Yeah, okay. One. Six. Normal Coke. Okay. Quattro. Quattro normal Coke, 1 0 and six up. Okay, perfect. Trzeba go podliczyć, czy mnie tu pan na nie robi. Zaraz zobaczymy, czy jemu wyjdzie to samo co mi. Pach, pach. Dobra. 6 razy woda. Zero. Woda jest tak, woda jest po 3,5. Wezmę kalkulator, bo się zaraz pomerdam. A ty co? Sio. Szczurze latający. 6 razy 3,5. To jest tak. 21. Kola jest po 12,5 razy 12, 60. 81 euro wychodzi do zapłaty. Dobra, idziemy zaraz robić miejsce w bagażniku i robimy interes życia. Trochę tu, trochę tam, wszędzie trochę miejsca mam. Dwa, trzy, cztery,
5. Tak. Piwo weźmiemy na tu. I... to weźmiemy tu. Zaraz to poukładamy. No świetnie. I piwo. Jedno piwo weźmiemy tam. Ten bagażnik mamy zrobiony. Tam zaraz wrzucimy kole. Gdzie jest cena? Nie ma tu ceny? Niemożliwe. No nie ma ceny. Z 200 jak nic. Bach. Dobra.21 for water, yeah? Yeah, 50. 60. Yeah, good. 81, yeah? Yeah, perfect. This one. Yeah. Grazie. Grazie a te. Ciao, buona giornata. No i dobra, teraz to popychamy, ale potrzebuję dwóch rąk, więc sorry. Teraz coś jeszcze. Kola nie jest stąd. Kola zwykle jest albo, tak jak widzicie, czeska z etykietą włoską, albo bardzo często jest polska. To jest najlepsze. I ona tu jest tańsza niż w Polsce. Jakim cudem taniej kupić polską kolę, nie w Polsce. To proszę bardzo, to o czym mówiłem, ta kola w innej zgrzewce jest z Polski. Zobaczcie. A jest z Polski. I jest tańsza niż w Polsce. Dobra, pokażę wam, co zauważyłem. Obok mnie stoi kiepski autobus z firmy Mayer. I jaka płyta leży na oknie? Krzysztof Krawczyk. Niemcy mają dobre hajmaty, ale Krzysztof Krawczyk jest najlepszy. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Jest trochę rodaków.
zapalają cygary i liczą, że ktoś im da hajs, że jest wstęp płatny. I kasują hajs, kradną. Jest za darmo kibel. I tak każdy im da Eurasa. I on ile zarobi, lepiej ode mnie. Przyjedzie autobus, niech 20 osób. Tylko 20 niech pójdzie.